We Wrocławiu odbył się drugi w tym roku taneczny flashmob Dance With Us. Wydarzenie było częścią projektu multikulturalnego, którego celem jest integracja migrantów ze społeczeństwem polskim. Wspieramy różnych migrantów, integrujemy się razem tutaj we Wrocławiu, ludzi z różnych krajów i robimy razem takie duże wydarzenia, żeby pokazać, że jesteśmy takim wspólnym jakby środowiskiem i jesteśmy razem. Chcemy przekazać, że tutaj jakby może być imigrant w tym flashmobie i na przykład Polak, żeby to było po prostu razem, wszystkie razem, czyli taka jakby zbieramy najpierw ludzi, nie migrantów czy Polaków, ludzi. Celem spotkania było wspieranie dialogu między różnymi grupami społecznymi. Uczestnicy byli zadowoleni z atmosfery i organizacji wydarzenia. Przyszłam, bo jest fajna atmosfera, bardzo dużo ludzi mojego wieku i żeby nie siedzieć po prostu w domu, jest fajna pogoda i jest super. Uczestnicy podkreślali, że Wrocław stał się ich drugim domem i jest to miasto otwarte dla obcokrajowców. Bardzo lubię to miasto i jakby to miasto stało dla mnie już takim domem. Prawdziwym i chyba nawet jedynym domem, także to jest bardzo dobre, bardzo lubię Wrocław. Czujemy się bardzo dobrze, bardzo lubimy to miejsce, osobiście dla mnie to czuję się tutaj w domu i to jest bardzo super. Uwielbiam Wrocław, moja siostra też tu mieszka i razem spotykamy się i bardzo mi się podoba tutaj, nawet bardziej niż w Ukrainie. Fundacja Ukraina prowadzi różne wydarzenia i warsztaty, a także uczy języka polskiego i angielskiego. Dla Echo24 Marta Wrońska.